dziś wygramy! Orły! Cześć, witajcie, Ocalić od zapomnienia, świąteczne wydanie, bo wy oglądacie to już po świętach, ale my święta nagrywamy, korzystając z tego, że dzisiaj odwiedził nas w Reszlu nasz dzisiejszy gość, czyli Piotrek Ruszkul, bardzo dobrze znana osoba w reszelskim świadku. Cześć Piotrek. Witam. Cześć, cześć. Cześć. Piotrek, jesteś takim success story, tak? Takim wytworem pierwszym, chyba takim poważniejszym Orląt, który trafił gdzieś tam do takiej piłki już w tych czasach takich bardziej medialnych. Wybiłeś się z Orląt i poszedłeś wyżej. Twoja przygoda z piłką zaczęła się pewnie tak jak wielu chłopaków tutaj na Chrobrego, na asfalcie. Dokładnie, dokładnie. To były czasy, gdzie to boisko każdy doceniał. Teraz widzę, że jest parking troszeczkę przy szkole. Ale kiedyś to było boisko takie nawet w okresie świątecznym, jak teraz jesteśmy, to pamiętam, że zawsze w drugi albo w pierwszy dzień świąt, dokładnie nie pamiętam, cała ta taka stara gwardia reszelska, czyli Jałuszewscy, Piotrek Trypucki i reszta tych chłopów, Krzesiek, Pergo, to oni urządzali sobie zawsze mecz na święta. Ja zawsze, tego śniegu było dużo, zawsze chodziłem tam, patrzyłem, to mi zrobili, chodź młody, pograj, ja byłem taki mały kajtek. Gdzieś tam z nimi pamiętam to jak dziś, że zawsze te mecze się odbywały, ci chłopcy, ci wtedy już starsi chłopcy, to oni ten czas spędzali na boisku. No ogólnie to my się wychowaliśmy tylko na boisku, tak? No, takie były czasy, to było jedno boisko w okolicy i kraty trzeszczały. I czy to był mecz w Żaczkach, w Orliczkach tutaj w Reszlu i później tak się spędzało czas na boisku, czy to grając w piłkę, czy obojętnie co innego robiąc. Dosyć szybko trafiłeś do grup młodzieżowych, ale ten przeskok w grupach młodzieżowych też bardzo szybko wyniósł cię aż do seniorów, no bo tak w bardzo młodym wieku do drużyny dołączyłeś. Wiesz co, pamiętam jedną sytuację tutaj z Reszla, ale to był wtedy epizod, wtedy ja pamiętam, że ja tu debiutowałem w wieku 15 lat. Nie pamiętam, to był bodajże 2000 rok albo 2001. Chyba 2000. Pamiętam to jak dziś, że jeszcze zadebiutowałem tu w którejś tam w końcówce meczu z Wydminami, jak dobrze pamiętam. Tutaj ogólnie rzecz biorąc, całej otoczki meczu nie pamiętam, tylko pamiętam emocje, które gdzieś tam towarzyszyły dla tego chłopca młodego wchodzącego do zespołu seniorskiego. To jak pamiętam, stałem tam przy linii bocznej na przy ławce rezerwowej, to nie mogłem butów zawiązać. Ale to był też taki epizod, że ja, jak dobrze pamiętam, w tym zespole dalej nie zaistniałem gdzieś tam przez najbliższe pół roku, czy gdzieś tam nawet dłużej, gdzieś w przebiegu nawet roku. To był taki dosyć już wysoki wynik, bo było już chyba 7 czy 8-0. Trener mnie wpuścił, wtedy był trener Fenik. W seniorach to on mnie wpuścił na taką końcówkę i to pewnie było w nagrodę, bo jako młody chłopak, aczkolwiek ja też nie mogłem liczyć na coś więcej, no bo ja miałem 15 lat, tak? I pamiętam to jak dziś, że w tamtych czasach nie było tak jak teraz, że wchodzisz sobie, śledzisz relacje, oglądasz mecz z drugiego końca Polski, tylko kiedyś zawsze każdy czekał na wydanie Gazety Olsztyńskiej, tak? I to były takie czasy, że pamiętam, że był artykuł, że 15-latek strzela w Reszku, nie? I to było fajne, aczkolwiek chyba nawet mam to gdzieś moja mama gdzieś to ma, bo ona to zbierała i te wycinki zawsze wycinała z tych gazet. Bo to było jedyne takie źródło do informacji. No to były naprawdę takie, w tym etapie, wiadomo, jako młody chłopak wychowany w Orląt, wychowany na, troszeczkę teraz jest inaczej, tak? Bo ten zespół Orląt jest troszeczkę od iluś tam lat na takim poziomie czwartoligowym, okręgówki, więcej okręgówki, ale ja się wychowałem oglądałem te mecze tych zawodników takich grających w starej trzeciej lidze, czyli to tak jak jest teraz druga liga, czyli to już jest ten poziom taki bardziej centralny i gdzieś jak każdy z was, bo jesteście w podobnym wieku, liczyliście na to, żeby w tych seniorach zagrać, no bo takie były marzenia wszystkich chłopców i gdzieś w tym kierunku to szło, tak? Każdy był na tym meczu, każdy chciał podawać piłki, każdy chciał i to nikt tam nie wymyślał tak jak teraz, że wyznaczam 8 chłopców do podawania piłek, tylko ty szedłeś sam, bo chciałeś, tak? I tak było, że stałeś czy deszcz, czy nie i ci starsi zawodnicy, czy przyjeżdżała Legia druga, czy Stomil drugi, to były te czasy, to każdy chciał być na tym meczu, tak? I gdzieś każdy chciał w tych Orlętach zadebiutować i to było takie jakieś marzenie w tym moim etapie życia takie bardzo mocne. No dosyć szybko zadebiutowałem, strzeliłem bramkę, pamiętam, to było na tą bramkę. Strzeliłem bramkę, to pamiętam, bardziej pamiętam takie emocje, jakie towarzyszyły mi, niż datę, wydarzenie i kto grał w tym meczu, niż
cały przebieg tego meczu. Wiem, że to był wysoki wynik, to była klasa okręgowa. To był mocny zespół, chyba bodajże chyba w tym sezonie awansowaliśmy do czwartej ligi. To był taki dosyć mocny zespół, który gdzieś tam wysokimi wygrywał ze wszystkimi bardzo wysoko. Mecze kończył, tak. No ale mówisz, że nie zaistniałeś, to kiedy tak na dobre trafiłeś do seniorów? Tak mi się zdaje, że to było rok później. To było rok później, już był trener Uglarenko. I on mnie tak prowadził już tak naprawdę mocniej do zespołu wtedy. To były te czasy. Pamiętasz wtedy, jak wchodziłeś po raz drugi? Znaczy ja już trenowałem z seniorami, cały czas trenowałem z seniorami, wyjechaliśmy z nimi, z seniorami wyjechałem na obóz. Do Białowieży pamiętam, wyjechałem na obóz, później byliśmy na obozie pod Mrągowem, jak mi przypomnicie, za prezesem był prezes Kulik. Też taki ośrodek w sumie niedaleko Mrągowa, tak. Nie pamiętam jaka to była dokładnie miejscowość, ale to drugi raz pojechałem na obóz i jakoś gdzieś wszedłem w ten zespół, byłem młody. To były bardzo czasy takie wesołe. Wesołe to jest raz, bo zawsze wyjeżdżając na mecz z Orlentami, to jechali kibice z tyłu, tak? Tam się różne rzeczy działo, ty jakoś tam młody siedziałeś sobie z przodu, bo nie miałeś prawa gdzieś tam się nawet odwracać. Ogólnie to były czasy troszeczkę inne. Teraz każdy młody chłopak wchodząc do zespołu to ma troszeczkę łatwiej, tak? Wtedy to wiedziałeś, jaka jest dyscyplina, wiedziałeś, jakie są twoje obowiązki, co do ciebie należy, tak? Gdzieś tam za bardzo się nie mogłeś odezwać, bo takie były czasy. Byli zawodnicy bardzo doświadczeni, przecież był Mirek Wroński, tak, jeszcze Zbyszek Klimko grał. No to taka szatnia była dosyć trudna. Znaczy, dla młodego chłopaka. Bardzo trudna dla młodego chłopaka, aczkolwiek bardzo uczyła życia, nie? Bardzo uczyła życia i szacunku do tego, co do tych starszych zawodników. To nie zawsze było też tak, że źle podałeś piłkę, za przeproszeniem opieprz, że dostałeś od kogoś za to, że nie podałeś temu, co trzeba, bo tak było. Ale uczyła takiego szacunku, pokory do tego, co musisz zrobić i to było ważne. Teraz tego nie ma kompletnie. Nie? Tak z perspektywy. Z perspektywy patrząc. Czasu nie ma takiego szacunku do starszego zawodnika, obowiązków takich. Każdy teraz wymaga, że ktoś musi coś zrobić za niego, a kiedyś po prostu. To było naturalne. To było naturalne. Brał piłki, każdy młody wiedział. Tak. To nie było to bez dwóch zdań. To był twój obowiązek, tak? Że musiałeś wziąć to za przeproszeniem kiełbasę, co kiedyś jeździliśmy na mecze i posiłek to była kiełbasa, którą kierownik robił. I to był nasz obowiązek. Trzeba było iść do kierownika i ją przynieść. Wziąć piłki, wziąć te wody, skrzynki, bo to wtedy były skrzynki z wodą. Tak. Nie było tak jak teraz, że butelki, tylko to były skrzynki. 4-5 skrzynek do autobusu. Jak było za mało miejsca, kibice siedzieli, a młodzi siedzieli na skrzynkach. No tak było, takie czasy były. Tak były. No i Rafał pewnie ci podpowie, ile pograłeś w Orlentach, bo tak jak mówisz, do daty. Znaczy ja miałem 19-20 lat, jak wyjechałem z Reszą, no to 3-4 sezony pograłem. No właśnie. Takie 3 sezony pograłem pełne. Pierwszym zespołem, do którego trafiłeś po Orlentach, to była Amika Wronki, tak? Tak, to była Amika Wronki. W jakich okolicznościach w ogóle to się wydarzyło? Wiesz co, wtedy już w wieku 19 lat strzelałem, to była czwarta liga, strzelałem już trochę bramek i gdzieś... To ogólnie była, Amika to była jedna z wielu jakichś tam propozycji, na, jakby to nazwać w taki sposób, że były jakieś tam kluby zainteresowane, mniejsze, większe, ale gdzieś bardziej poszedłem pod kątem tego, że tam była dobra akademia. Ja trenowałem z pierwszym zespołem, tylko że to był zespół mocny, to był zespół, taka trzecia siła w Polsce, wtedy była Legia, Wisła i była Amika Wronki, nie? To byli zawodnicy jak Jacek Dębicki, który grał w Lidze Mistrzów, Paweł Skrzypek, Arek Bąk, oni byli na mistrzostwach. No było zawodników takich, to jest, nie wiem, porównać jak teraz Raków Częstochowa w Polsce, tak? Jasne. To był taki Marcin Wasilewski, tak? To była bardzo taka doświadczona szatnia i zawodnicy, którzy zrobili naprawdę dużą karierę, tak? Już w tych czasach. Trafiłem tam i było zderzenie. I było zderzenie z takim profesjonalnym poziomem piłkarskim, tak? To był takie, bardzo, bardzo często łapałem kontuzję, no bo specyfika treningu i ilość treningów była dużo inna niż na poziomie czwartoligowym, tak? I gdzieś... Szybkość grania też, tak? Ogólnie jako całokształt to była przepaść, nie? To był taki moment, że wpadłem na głęboką wodę, aczkolwiek poza tymi kontuzjami, które miałem dosyć często, takie przeciążeniowe, typowe kontuzje, to gdzieś fajne doświadczenie, bo jako młody chłopak wsiadłeś w pociąg i pojechałeś po prostu sam. Gdzieś tam też się życia człowiek nauczył i to było naprawdę też fajne przeżycie. No właśnie, a zapałeś jeszcze na czasy fryzjera?
Wiesz co, nie, znaczy... Kojarzysz w ogóle tę postać? Nie miałem styczności na szczęście i gdzieś tam mnie to... Już byłem po tym, gdzieś to później się dopiero zaczęło odzywać, aczkolwiek widzicie, to wtedy była sytuacja tego typu, że byłem pół roku we Wronkach i już było coś na rzeczy, bo zostało po pół roku połączone z Lechem Poznań. Tak. Także to były te czasy, także coś było na rzeczy. Ja tam nie wiem, nie miałem w tym żadnej styczności. Ty byłeś młodym zawodnikiem, więc to i tak by było wszystko poza tobą. Dokładnie. Natomiast nie kojarzysz w ogóle tej postaci gdzieś tam. Nie wiem, że takie sytuacje były, ale nie znam osobiście, nie miałem przyjemności poznać, także... także... A powiedz, w Amice też było dwóch innych reszelaków, z nimi się minąłeś? Ale oni, wiem, ale oni przyszli później. Później. Oni przyszli do Akademii Lecha. Mm-hmm. Wtedy był trener Marek Śledź, był koordynatorem. No i oni ich ściągnęli, ale to już się, oni się połączyli, znaczy to już był wtedy Lech Poznań. Tak, włączenie, dołączenie, włączenie. To typowe do Lecha Poznań, tylko że oni trafili do Akademii Lecha Poznań, to byli młodsi chłopcy. I gdzieś tam Paweł był parę lat, tak? Adriana troszeczkę te kontuzje zabiły, ale... No ale to już trzeba było chyba ich zapytać, jak tam. Ty się z nimi już nie spotkałeś? Nie, ja się już z nimi spotkałem. Ja się z Pawłem spotkałem w młodej ekstraklasie z Lechem, jak graliśmy. Chyba Zabrzu nawet. Mm. To wtedy były te czasy, nie? To Paweł już chodził w młodej ekstraklasie i on tam grywał. Adriana nie było. To tak Adriana nie widziałem wtedy. Nie kojarzę. Ale zapowiadali się dosyć mocno. No tak. Takie czasy. Po Amice wróciłeś tutaj na chwilkę do reszta, czy już był temat Olimpia Lund? Wiesz co, wtedy ja byłem wypożyczony do Wronek z opcją jakąś tam w pierwokupu. Tam była opcja, żeby zostać w tym Lechu, ale jak połączyliśmy się z Lechem, to okazało się, że jest 40 zawodników w pierwszym zespole i 40 w rezerwach. No to większego sensu nie było tam siedzieć, no bo i tak z biegiem czasu tych chłopców wypożyczali albo po prostu każdy odchodził. I wróciłem do Elbląga, poszedłem do Elbląga, tak? Zostałem wypożyczony z Reszla. Jeszcze raz. Bo drugi raz można było wypożyczyć do innego klubu i ja zostałem wypożyczony do trzeciej ligi. Tak jak drugiej teraz, trzeci poziom rozgrywkowy do Olimpii Elbląg. I tam pograłeś chyba dwa sezony? Jeden sezon pograłem w Reszlu, jeden sezon pograłem w Elblągu i odszedłem z Zabrze. Mhm. To też był fajny moment. To jest też taka było fajne przetarcie takie przed takim jeszcze jednym atakiem na tą ekstraklasę. Jasne. Było fajne przetarcie, bo był silny zespół. I jeszcze pamiętam, że ja miałem chyba 14 bramek, a Robert Lewandowski miał 15, nie? W tamtych czasach, w Zniszczu Pruszków. I on został królem strzelców, nie? Także to też było zainteresowanie dosyć duże. Tam zgłosił się Górnik i ktoś jeszcze, pamiętam. I to też było... Trenerem w Elblągu był trener Kierzun, który gdzieś tam jakoś mi też pomagał dosyć dużo pokierować to wszystko, żeby to szło, bo to już ja byłem sam, nie miałem jakiegoś tam menadżera, a później gdzieś tam, wiadomo, z czasem jak już dochodziło do jakichś tam tych negocjacji, to już się menadżer pojawił, ale głównie te jakieś zapytania to byłem ja sam, gdzieś tam z trenerem Kierzunem to analizowaliśmy i wybraliśmy jakiś tam kierunek taki najlepszy, żeby była szansa na coś. Wtedy wchodził Allianz, to też był wtedy dosyć taki potężny klub robił, aczkolwiek to zawsze jest potężny klub, bo to jest Górnik Zabrze i czy był Allianz, czy nie było Allianzu, to był dosyć... Plany były mocarstwowe wtedy. Dokładnie, plany były, jak się skończyło, ale plany były bardzo duże, no i przyszło bardzo dużo znanych zawodników wtedy. No właśnie, znowu trafiłeś do takiej szatni bardzo mocnej, jeśli chodzi o nazwiska, jeśli chodzi o piłkarzy w Polsce. Wiesz co, no wtedy to trafiłem do bardzo mocnej szatni, nie? Wtedy przyszedł Jurek Brzęczek, przyszedł Tomek Haj, to ogólnie bardzo dużo zawodników. Krzysiu Bukalski, to bardzo doświadczony zawodnik, też 400 meczów w Ekstraklasie. Piotrek Gierszak. Tak można wymieniać, w Zabrzu można wymieniać... Michał Paznam, który później wypłynął. Michał Paznam przyszedł ze mną razem, ale Michał na początku to był taki... Nawet mniejsze szanse miał na granie niż ja, nie? Bo ja szybciej już jeździłem na mecze ligowe, siedziałem na rezerwie. Pamiętam, pojechałem na pierwszy raz na Jagiellonię. I gdzieś później już z biegiem czasu cały czas na tej ławce rezerwowych byłem, aż zadebiutowałem wtedy z Polonią Bytom. To Michała jeszcze nie było wtedy. To była też taka sytuacja, opowiem, że pojechaliśmy, zazwyczaj w Ekstraklasie wyjeżdżaliśmy dzień wcześniej na każdy mecz do hotelu i tam siedzieliśmy w tym hotelu i była taka sytuacja, że byłem z Michałem Pazanem pierwszy raz pojechał na, nie pamiętam z kim to był mecz, i byliśmy razem w pokoju i Michał mówi, idę pograć w PlayStation. Poszedł jakiś tam chłopaków do pograć sobie w PlayStation, 24 go nie ma, nie? No i 24 tam 15 przychodzi Michał Pazan w pokoju, no jakby nigdy nic, no ale trenerzy siedzieli na tym, na holu czy tam recepcji, jak to tam zwał.
i zobaczyli, że Misiek o godzinie 24 sobie spaceruje. No to na drugi dzień mamy śniadanie, przyjeżdża Adaś Marciniak, nie? Mówię, co się dzieje? Adaś mówi, no i wstaje trener wieczorek, mówi, Michał, no to niestety nie dostosowałeś się do jakichś tam zasad panujących na zgrupowaniu przedmeczowym. Wyjeżdżasz do domu. I to był jego pierwszy taki wyjazd i Michał pojechał do domu, a przyjechał Adaś. Ale później pojechaliśmy ostatni mecz na Legii i graliśmy z Legią, też bardzo mocno wtedy Legią jeszcze na starym stadionie. I były dwie kontuzje, bodajże Jurek Brzęczek i Piotrek Gierczak. W 30 minucie, czy to chyba jeszcze jedna kolejka była, nie pamiętam. I nie miał kogo trenerować, ale tak się spojrzał na ławkę. Tam paru młodych, jakiś napastnik, jakiś obrońca. Mówi, no dobra Michał, dawaj ty. No bo nie mam go. Zagrał taki kapitalny mecz, przegraliśmy 2-0, ale zagrał tak kapitalny mecz, że po tym meczu to trener Wieczorek powiedział, że od niego będzie zaczynał skład. Nie? I tak było, i tak złapał przez przypadek, tak? Przez czysty przypadek. Na takim charakterze wyszedł jako defensywny pomocnik, że tego składu nie oddał. No i gdzieś później się ta jego kariera potoczyła w taki sposób, że osiągnął bardzo dużo. Ten przypadek to tak chyba w piłce jest potrzebny, bo ja pamiętam, kiedy ty odchodziłeś z Reszla gdzieś tam w poważne granie, to odchodził mniej więcej w tym samym okresie Tomek Zachorski. Mniej więcej w tym samym czasie trafiliście do Ekstraklasy i też on wydaje się, że trochę więcej chyba szczęścia po prostu miał. Wiesz co, jakoś tak powiem ci, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Gdzieś Tomek robił swoją jakąś tam robotę, ja robiłem swoją. Co wyszło, to wyszło. Jakoś tak nigdy nie miałem do tego... Szczęście jest potrzebne na pewno, bo powiem też taką sytuację, że graliśmy, jak debiutowałem w Ekstraklasie z Polonią Bytom, przyszedłem w 60 minucie, a przed tym po meczu miałem grać w pierwszym składzie. Bo wyglądałem naprawdę dobrze, wtedy się dobrze czułem, dobrze przetrenowałem cały okres, już też byłem troszeczkę przygotowany do tej pracy takiej ekstraklasowej, troszeczkę inaczej. Po tym sezonie w Elblągu i wcześniej jeszcze we Wronkach wiedziałem mniej więcej już jak to wygląda. I ja miałem grać, po meczu trener Wieczorek podszedł, mówił do mnie, Piotrek, miałeś ty grać w pierwszym składzie, wygraliśmy ten mecz 4-0, ja zadebiutowałem, ale postawiliśmy na bardziej doświadczonego Dawida Jarkę i wiesz co, ile bramek strzelił Dawid Jarka w tym meczu? 4. 4, tak. Bo... Dawid Jarka strzelił 4 bramki i od tego meczu w jednej rundzie strzelił chyba 13. Także no to też szczęścia troszeczkę brakowało i później gdzieś tam to ciężko było coś tak jakby powąchać, bo był Zachor, był Dawid Jarka, którzy strzelali bramki i... No ciężko było to przeskoczyć. Nie? No trafiłeś faktycznie. Dawid Jarka to też był taki tak naprawdę ta jedna runda i koniec. Nie? Dokładnie. I później to już nie wypłynął. To była taka jedna runda, ale w tych czasach było ciężko to przeskoczyć, bo jak strzela bramki, no to nie miałeś prawa nawet myśleć o tym, żeby wejść za niego, no bo z jakiej racji, tak? No jasne. No, napastnika się gdzieś tam wymagało bramek. On te bramki strzelał, Zachor kolejne bramki strzelał, także te pozycje były ciężkie do przeskoczenia, aczkolwiek ja grałem, był ten puchar Ekstraklasy, grałem w tym pucharze Ekstraklasy, czy w pucharze Polski. Gdzieś tam parę meczów tam zadebiutowałem w tej Ekstraklasie, czy graliśmy na Gruklinie, czy z Widzewem. Fajne wspomnienia naprawdę, bo nikt mi tego już tam jakoś tak za bardzo nie zabierze i... No w pucharze strzeliłeś gola pamiętnego, z pozycji spalonej, teraz byłby VAR, to by nie przeszło, ale wtedy każdy ale my tu wreszcie szaleliśmy, każdy się mylił i sędziowie też się pomylili, aczkolwiek to była ciężka sytuacja taka, bo to było uderzenie na bramkę, ja wybiegłem i gdzieś ten spalony był chyba od uderzenia, tak? Ja później tą piłkę dobijałem też z kąta, ale no, udało się tą bramkę strzelić, to było na Bełchatowie. Bramkarzem był Piotrek Lech. Czyli też... Też legenda polskiej piłki. No tak, i też znajoma w regionie. Dokładnie, z Kętrzyna, także też taki świat. Powiedz mi, jak odnajdywałeś się właśnie wśród tych piłkarzy, o których wspomniałeś, tak jak Tomek Hajto, Jurek Brzęczek i paru innych chłopaków bardzo doświadczonych, ale tu chłopak z małej miejscowości. Wiesz co, tam nie było takich rzeczy, że ja gdzieś już takiego szacunku do starszych zawodników już nabyłem tak jakby w Reszlu. Nie miałem z tym problemu, każdy znał swoje jakieś tam miejsce w szeregu. Każdy wiedział, co do kogo należy. Tak. Byli starsi zawodnicy, którzy to robili, tak, ale też byli młodsi, którzy za to odpowiadali, za inne rzeczy. Tak. Gdzieś powiem wam szczerze, że to, że przyszedł Tomek Hajto czy Jurek Brzęczek, to akurat my nie odczuliśmy tego w żaden sposób negatywnie. Wręcz przeciwnie. Nie? To byli zawodnicy, którzy wymagali od nas dużo więcej. Dużo więcej. Od każdego młodego chłopaka to naprawdę było dużo rozmów takich motywacyjnych, co mamy robić lepiej, co gorzej, bo dużo pomagali, nie? To jak gdzieś tam teraz medialnie poczytasz, albo ten mówi to,
jako zawodnicy wtedy pomagali bardzo dużo, nie? Wręcz nawet nie było takich myśli, że przyjechał jakiś tam chłopak z małej miejscowości, to niech on tam sobie stoi tam w piątym rzędzie. Nie. Wręcz przeciwnie, było naprawdę, naprawdę pozytywnie, nie? No tak, zwłaszcza, że byłeś takim pełnoprawnym członkiem tej drużyny, tak jak mówisz, cały czas gdzieś tam zainteresowany. Czy jeździłem na ławce, czy na ławce byłem, gdzieś tam byłem cały czas obracany w tym zespole, nie byłem tak, że byłem gdzieś tam cały czas poza składem przez rok czasu, że nikt mnie tam nie znał, nie? Gdzieś tam coś tam pojeździłem, zobaczyłem, także... Byłeś częścią tej drużyny. Dokładnie. Mimo tego, że nie grałeś, powiedzmy. Dokładnie. Nie grałem regularnie, ale gdzieś tam nie miałem z tym problemu, żeby gdzieś tam się odnaleźć. Dla mnie też już to było troszeczkę łatwiej, bo to było takie przetarcie. Dla mnie już troszeczkę już byłem poza domem któryś rok. Drugie podejście, tak? To też już było troszeczkę inaczej. Nie jak, że młody przyjechał i się nie odzywał, czy gdzieś tam sobie złapałem swoje kontakty z chłopakami z zespołu, nie było żadnego problemu. Z mieszkaniem na Śląsku też problemu nie było? Nie. Bardzo przyjemny, no wielka aglomeracja, tak? No to jest mieszkam w Trójmieście, ale tam to jest jeszcze chyba, nie wiem, 3-4-5 razy większe, bo tam przyjechać ten cały Śląsk od jednego miasta do drugiego to chyba cały dzień. Naprawdę, bo to jest jedna wielka aglomeracja i gdzieś tam, ja się aczkolwiek byłem bez samochodu, to się obracałem w tych swoich kręgach takich. Jasne. Stadion, mieszkanie, stadion, gdzieś tutaj, co jest bliżej, no bo takie były czasy. I po Górniku przyszedł czas na kolejny etap i kolejne uznania. Z Górnika zostałem wypożyczony. Jasne. Do Gorzowa Wielkowo, do Stilonu. Mhm. No i... To też była jedna z wielu propozycji, czy tak? Wiesz co, w tamtych czasach, jak masz kontrakt podpisany z klubem Ekstraklasy, to tak szczerze za bardzo do powiedzenia nie miałeś. Za dużo. Oni się gdzieś tam wypożyczali i... Bo z Górnikiem kontrakt miałeś tam... Ja jeszcze miałem ważny, tak? 4 lata podpisałem kontrakt, także ten kontrakt był jeszcze dosyć długo ważny. No i po prostu decyzja klubu jest taka, że idziesz na wypożyczenie i... Ale oni wypożyczali cię jeszcze z myślą na to, że się ograsz i będziesz do nich wracał, będziesz potrzebny? Tak, taka była myśl. Tylko że po tym pół roku, jak ja już wróciłem, to się zmienił trener, zmieniła się koncepcja. Wszystko się tam wtedy zmieniło. I idziemy na Mistrza Polski i okazało się, że Górnik spadł, tak? Później już tam z perspektywy następnego roku, ale przyszedł trener Kasperczak. Mhm. Czyli też jakaś tam legenda w polskiej piłce i tam się zmieniło diametralnie, tak? Zostali zawodnicy ściągani za grube pieniądze z Ekstraklasy, no i zespół spadł z Ekstraklasy, nie? Także to też były takie czasy. Aczkolwiek ja wtedy źle zrobiłem, bo bardzo pochopnie rozwiązałem kontrakt, nie? Mhm. Rozwiązałem kontrakt, gdzieś tam pojawił się ten Stomil, wtedy to się nazywało OKP w Warmii i Mazury, tak? Tak, dokładnie, to się tak nazywało. To też był mój błąd. To był jeden z takich moich chyba największych błędów, które zrobiłem, bo mogłem dalej ten kontrakt mieć, zostać dalej gdzieś wypożyczony, a co by było za rok, to nie wiem, tak? Mogłem wrócić, mogłoby być troszeczkę inaczej. I to był taki błąd, który popełniłem, chyba największy taki ze swoich decyzji. Gdzie można było to troszeczkę inaczej pokierować. Nie? Bo rozumiem, że w tym okresie nie miałeś jeszcze menadżera, który by doradził. Miałem już menadżera i wyszło jak wyszło. Także już tam nie będę za bardzo do tego wracał. Ale to była taka największa moja porażka, że mogłem ten jeszcze okres przeczekać, aczkolwiek byłeś młody. Tak. No tak. Każdy się uczy na błędach. To też tam nie zaważyło na moim życiu, czy na jakimś tam moim podejściu. Właśnie że nie, ale można było to troszeczkę rozegrać inaczej. Ale wyszło jak wyszło. Wróciłem do Olsztyna na kolejne pół roku, tak? I gdzieś to jeżdżenie się takie zaczęło co pół roku. No, Olsztyn wtedy przechodził duże transformacje, tak? Wtedy przyszedł Zbysiu Małkowski, tak? Marcin Wincel, Piotrek Kulpaka, parę osób powracało, gdzieś jakieś tam były marzenia, bardziej jakieś plany na to, żeby coś zrobić w tej olsztyńskiej piłce. Ale ja też tutaj dużo nie grałem, przyszedłem chyba pod koniec lutego, bez treningu, gdzieś tam co mogłem sobie biegać, sam pracować, to też... Sam wiem po sobie, że jak nie trenujesz i tylko jeździsz, szukasz klubu, no to też nie jest dobra droga. Jasne. No i później powiem wam, że była taka chwila zwątpienia, nie? Później się już zastanawiałem nad tym, czy to w ogóle ma sens. Bo tak zacząłem coraz mniej grać, zaczęło jakoś to wszystko no nie iść w tym kierunku, co trzeba, tak? I gdzieś później zadzwonił do mnie trener Kierzyn i mówi do mnie, żebym przyjechał do Janikowa. A ja mówię, do Janikowa, no to gdzie jest Janikow? Ale zacząłem się tak troszeczkę tym interesować, tak? I powiem wam szczerze, wtedy z perspektywy Magda studiowała w Bydgoszczy.
Mówię, dobra, jak mam iść sobie gdzieś pograć, żeby sobie iść pograć, no to mogę iść gdzieś tam, będę bliżej, no tak, i gdzieś to sobie połączymy. No i takie pół roku, biedne, bo to pamiętam, dostaliśmy chyba po jednej wypłacie przez całe pół roku w tym klubie. Biedny klub, ale atmosfera fantastyczna, nie? Zawodnicy, to Marcin Krzywicki jeszcze grał wtedy. Naprawdę taki fajny, oddany zespół. I to tak też zafunkcjonowało, że tak człowiek zaczyna na tą piłkę nożną patrzeć troszeczkę z innej perspektywy, nie? Że biednie, ale gdzieś swojsko. Gdzieś swojsko i gdzieś bez jakichś zbędnych takich wielkich gwiazd można zrobić coś fajnego. Nie pamiętam, które my tam miejsce zajęliśmy, ale też nie byliśmy jakimiś tam mocarzami tej ligi. I to była druga liga wtedy. To był też trzeci poziom w Polsce. I tam wtedy jakoś tak zapaliło. Wtedy już tak poszło, że zacząłem grać od deski do deski i gdzieś tam wróciłem do tej dyspozycji takiej sprzed tych paru lat. Jasne. No i trafiło się, że wtedy zadzwonił do mnie trener Kaczmarek z Grudziądza, żebym przyjechał do Grudziądza. Janikowo się już rozpadało, to większego sensu tam nie trzeba było, nie było sensu siedzieć. No to poszedłem do Grudziądza. No i w Grudziądzu jakoś tak się już bardziej odbudowany zacząłem grać. Wtedy też trafiłem w mocny zespół, wtedy drugoligowy, zrobiliśmy awans od razu po roku. I później przez te najbliższe 4 lata takie bite już. No zakotwiczyłeś na długo w Grudziądzu. No powiem Ci, że dobrze się tam czułem, wiesz, dobrze się czułem, dużo grałem, cały czas grałem praktycznie, bardzo dużo grałem, tak? Także gdzieś tam te sezony były takie, że można było naprawdę każdy sezon dodać na plus i strzelałem bramki i grałem, także też nie było sensu tak jakby po tych ostatnich latach szukać czegoś na siłę, żeby zmieniać co pół roku czy gdzieś się przeprowadzać, bo nie było sensu. Ale pewnie propozycje były, bo też statystyki miałeś dobre w tym Grudziądzu. Wiesz co, wtedy były propozycje i to były naprawdę zespołów ekstraklasy. Wtedy, bo ja strzelałem po 10 bramek, pamiętam chyba w pierwszych sezonach w pierwszej lidze. I ja grałem już jako lekko cofnięty napastnik. Także były propozycje, tylko że wiesz, w profesjonalnej piłce na jakimś poziomie, jak już masz podpisany kontrakt, to ty o wszystkim nie decydujesz. Tak? To, że ktoś zadzwoni, ktoś cię chce, to niczym nie świadczy. Nie, jakże się spakujesz, bo cię umowa nie wiąże i jedziesz. Ale tam już decyzyjny nie byłeś w 100%. Mogłeś naciskać na coś, aczkolwiek też nie, jakoś tak po prostu nie potrzebowałem tego. Tak? Gdzieś grałem w dobrym zespole, graliśmy naprawdę zazwyczaj gdzieś tam w czubie tej pierwszej ligi i też nie potrzebowałem, żeby zmieniać na kolejny pierwszoligowy klub, bo żeby sobie zmienić, nie? Jasne. I tam był fajny okres, tam był, wspominam to bardzo, bardzo miło, bo 4,5 roku bodajże tam byłem, tak. 4,5 roku. Tu mecze w Pucharze Polski z Legią, tak. Z Lechem Poznań, z Pogonią Szczecin. No i ogólnie przez te 4 lata jednak ta pierwszoligowa piłka obracała się między takimi zespołami, które awansowały i spadały z ekstraklasy, czyli Piast, Korona, Pogoń Szczecin, tak. To były takie zespoły, które grały dosyć często w tej pierwszej lidze w tamtych czasach, nie? Stabilny to był klub organizacyjnie. Wtedy tak. To się przekształciło w spółkę akcyjną po awansie do pierwszej ligi i tam naprawdę nie można było na nic narzekać. Trener był dobrym fachowcem, także zawodnicy przychodzili naprawdę. Kiedyś był taki moment, że zazwyczaj po meczu w pierwszej lidze mieliśmy w niedzielę rozruchy. I kiedyś z Marcinem Smolińskim mieliśmy już po 28 lat. No to najmłodsi biorą piłki jak zawsze i się okazało, no to wychodzimy wszyscy na trening. No dobra, ale najmłodsi gdzie są piłki? Się okazuje, że my w wieku 28 lat byliśmy młodszymi zawodnikami w tym zespole, nie? I kiedyś ktoś przeliczył, że po jednym meczu w pierwszej lidze nasz zespół miał 1460 bodajże meczów w ekstraklasie, pierwsza jedenastka, nie? Tych chłopaków takich weteranów takiej tej polskiej piłki, jak tam czy Marcin Smoliński, Darek Kus, tak? No to są zawodnicy, którzy przez ileś tam lat grali w tej ekstraklasie. I to był tak bardzo doświadczony zespół wtedy, nie? Ale też był mocny. Wtedy też był mocny zespół i tam chyba jednego sezonu nawet nam mało nam zabrakło, żeby się włączyć, żeby się gdzieś tam. Nawet i awansować, nie? Aczkolwiek no tak z perspektywy czasu nie wiem z czym, ale można by było poważnie. A jak w ogóle klub by do takiego awansu podchodził? Oni mieli parcie raczej nie chyba, co? Wiesz co, było parcie wtedy w pewnym momencie. Miasto było parcie, tylko że wiesz, no dla nas jako dla zawodników, no to okej, fajnie, ale gdzieś patrząc z perspektywy czasu, no to nie wiem z czym oni chcieliby awansować, bo tam nawet chyba nie można było meczów rozgrywać na tym stadionie i zaplecze, no to nie było średnio. No, bardzo średnio, bardzo, bardzo średnio. I co się stało, że ten Grudziądz, tam faktycznie zaczęło się robić trochę gorzej organizacyjnie, tak? W pewnym momencie. Znaczy wiesz co, to już mnie już nie dotyczy. Ja odchodziłem od Grudziądza, to było wszystko okej. Okay. I tylko, że to już była taka
u mnie się już zrobiła taka delikatna szara rzeczywistość, tak? Już spędziłem tam dużo czasu. To już po prostu nie sprawiało mi jakiejś tam wielkiej przyjemności i granie w tym, znaczy z przyjemności, jakby to powiedzieć troszeczkę, żeby źle nie zabrzmiało. Ta motywacja już była na takim poziomie, że już był czas, żeby coś zmienić, tak? Żeby coś zmienić, pojawiła się oferta z Płocka. Tam trener Kaczmarek był, właśnie on przejął ten zespół, także tam za dużo się też nie zastanawiałem, to już chyba w marcu czy w kwietniu podpisałem kontrakt, dograłem tylko tutaj do końca i odszedłem do Płocka. I kolejny etap Wisła Płock też. Kolejny etap Wisła Płock, tak. To był etap, to był mocny zespół, to tak. Był mocny zespół. Ogólnie Płock sam w sobie to jest takie, no teraz jest, też budują stadion, wiadomo, to też jest i kibicowsko, to też nie dosyć mocny, ekstraklasowa przeszłość i dosyć mocny zespół, ale przede wszystkim potężny finansowo sponsor. Tak? Dokładnie. I to jest takie miasto, w którym tę piłkę nożną czy piłkę ręczną można robić naprawdę na wysokim poziomie, bo mają ku temu zaplecze, tak? Tak, dokładnie. Także to był też, też fajne wspomnienia, nie? Fajni zawodnicy naprawdę i też bardzo fajna szatnia. I przegraliśmy awans Termaliką chyba w przedostatnim meczu, nie? Prowadziliśmy 1-0 do przerwy i przegraliśmy 2-1. Tak. A jakbyśmy wygrali ten mecz, to wtedy byśmy chyba mieli 4 punkty przewagi przed 2 kolejki do końca, nie? Także to też były takie czasy. Takie czasy, nie udało się awansować i... No i nie udało się awansować i zrobili dużo transferów, dokładnie, dużo. 13 zawodników odeszło, także ja też gdzieś coś tam szukałem i trafiłem do Suwak. Na kolejny, drugi koniec Polski. Aczkolwiek bardzo, bardzo fajne, sympatyczne miasto, bardzo fajny klub, bardzo życzliwi ludzie, to akurat jak zawsze ktoś mi powie, że jedziemy do Suwak na koniec świata, to ja się z tym nie zgodzę, bo... Bardzo miło wspominam ten okres. Bardzo fantastyczni ludzie, tacy oddani temu klubowi i tej całej otoczce tych Wigier. No i też po pół roku jakaś tam przyszła decyzja, że czymś to było spowodowane. Trener mówi, że nie. No to też tam się to, jak to w sporcie bywa, dogadaliśmy się, że no nie ma sensu dalej dalszej jakiejś współpracy. Nie, to wróciłem. Wtedy do Reszla, po iluś tam latach, 12 czy 11 jeżdżenia, wróciłem do Reszla na ile? 4 miesiące, tak? No i wtedy Wojtek do mnie zadzwonił, mówi, jesteś na miejscu, to chodź się poruszaj. No i gdzieś tam, aczkolwiek to już też była taka perspektywa, że ja już tą piłką tak bardziej już kończyłem. Znaczy kończyłem. To też było spowodowane tym, że... Znaczy spowodowane, ja już też czułem takie wypalenie tą piłką nożną, tym jeżdżeniem, tym przeprowadzkami i zmianą otoczenia, że gdzieś świadomie tą decyzję podjąłem, że aczkolwiek były ku temu propozycje, tak? Tylko że jedna była 700 km, a druga 750 ton. Urodziło się drugie dziecko, które miało tam bodajże wtedy chyba Hania 3 czy 4 miesiące. Nie widziałem większego sensu, tak? Nie widziałem większego sensu, a nie wyobrażałem sobie, żeby jechać na drugi koniec Polski sam, tak? Jasne. Także gdzieś świadomie tą decyzję podjąłem, że może trzeba to delikatnie trzeba już tego schodzić, tak? Także poszedłem sobie tutaj do tej biskupieckiej tęczy, z Wojtkiem jeździłem na treningi, pamiętam. Ale to były też 3 miesiące, tak? 3 miesiące, jedna runda. No i po rundzie zdecydowaliśmy, że razem wspólnie, że wyjeżdżamy gdzieś do Trójmiasta, tam będziemy sobie te życie układać, nie? No i tak jest do dziś. No i tam trafiłeś do... Tam trafiłem do... Znaczy wiesz co, ja tam trafiłem przez przypadek, bo ja tam nie jechałem z perspektywy gry. Tylko gdzieś tam ogarniałem sobie pracę, tutaj po znajomych, tu to. I gdzieś się odezwał właśnie Wojtek Zyska, z którym grałem jeszcze w Polsku. Mówi, gdzie co ty, w Trójmieście jesteś? Mówi, no że tak, no to dawaj do Bałtyku. Ja mówię, nie, już w ogóle ta piłka. Mówi, dobra, przyjeżdżę, pojechałem na trening. I jakoś tak jeszcze mnie namówili. I aczkolwiek też nie żałuję, bo też tam był też fajny okres, nie? Ta pomorska piłka. Bałtyk grał w trzeciej lidze. Bałtyk grał w trzeciej lidze, ale to też już było łączone z pracą, tak? Z pracą z dziećmi, z pracą w klubie, to też już tak nie można było się temu oddać. Później po roku czasu nie awansowaliśmy do drugiej ligi. No to też trzeba było zrobić czystki, jak to w polskiej piłce bywa. Cierpliwość jest na pierwszym miejscu, także zrobili czystki. Ja już sobie też poszedłem do kolejnego klubu, do Przodkowa. Też pod Gdańskiem, mały klub, mała miejscowość, to tam grałem sobie 3 lata. Spadliśmy z trzeciej ligi, graliśmy sobie z czwartej, no i później zerwałem je z zadła. I tak zakończyłem całą jakąś tam taką treningową moją przygodę z piłką. A w Bałtyku spotkałeś się z Piotrkiem Karasińskim? Tak, z Piotrusiem. Tak, z Piotrusiem, który jest teraz dyrektorem
w szkole w Stężycy. Tak, no Piotruś, no najlepsza głowa na Pomorzu, się śmiali wszyscy, że... No w Kartuzji tak, masę bramek strzelał. W Kartuzji, w Bałtyku też strzelał bramki, jak się zawsze śmieliśmy, że Piotruś piłki nie mógł dobrze wyprowadzić nogą, ale głową by z każdej pozycji. Także tak, tak, Piotrka spotkałem, jeszcze pamiętam, wspominałem, mówię tutaj, jak Piotruś nie mógł z 16 do bramki dokopać, ale tam głową naprawdę... Na Pomorzu był takim, w tych niższych klasach rozgrywkowych, taką pozycję uznaną, nie? Mm. Taką, że gdzieś tam każdy chciał go mieć w tym swoim zespole i później poszedł do Stężycy, także on tam sobie dał radę bez problemu. Jasne, odnalazł się, mimo że tutaj tak jak mówisz, jako młody chłopaczek gdzieś tam wchodząc... Jako młody chłopaczek miał tak, duże problemy, tak. ale tam się odnalazł, tam studiował, tam się odnalazł i tam sobie też chyba życie ułożył. Jasne. A powiedz, jak w ogóle wspomniałeś o tym, jak Magda to znosiła wszystko, te twoje przeprowadzki, no bo jednak sporo klubów zaliczyłeś i to tu. Jej zawód też jest taki, że to nie jest tak łatwo pewnie gdzieś tam pracę w różnych miejscach Polski sobie znaleźć. Akceptowała te twoje wyjazdy? Wiesz co, akceptowała. Do pewnego momentu, jak już wiesz, byliśmy sami, to mogliśmy jeździć, tak? Gdy się urodziło jedno dziecko, jeszcze nie było okej, jeszcze było okej, ale już później przy dwójce te obowiązki się już tak zwiększają na tyle, że perspektywa tego myślenia twojego się zmienia troszeczkę inaczej, że już patrzysz bardziej pod dzieci, żeby dzieci mogły iść do przedszkola, żłobka, czy jakąś taką stabilizację. Jasne. Im też nie zapewniać tego, że będą tylko i wyłącznie jeździć co pół roku gdzieś, tak? Żeby gdzieś ta stabilizacja już była i to też był bardzo taki główny powód ku temu, żeby już po prostu sobie delikatnie mówiąc dać na spokój, bo dzieci rosły, tak? Dzieci już potrzebowały tego, żeby mieć swoich rówieśników w jakimś jednym przedszkolu czy i to też był jeden z głównych powodów. Aczkolwiek ona nigdy nie miała z tym problemu. To był też taki fajny okres, poznaliśmy bardzo dużo, mnóstwo fajnych ludzi, do których do tej pory są kontakty z drugiego końca Polski. Kiedyś się śmieliśmy, jeszcze rozmawiałem z Darkiem Kusem ostatnio i mówi, że jak analizowaliśmy naszą 11 czy tam 18 z Grudziądza, to już nikt nie gra w piłkę. Nie, jeden gra w Wieczystej Kraków, nie? Adrian Franczak. A tak to nikt już nie gra w piłkę, bo niektórzy mają po 40 lat albo po 42, ja mam 36, tak? I ja byłem jednym z młodszych. Także gdzieś już ta perspektywa jest taka, że każdy zajął się już czymś innym, jasne, każdy sobie życie ułożył. Ale wracając do twojego pytania, to był fajny okres, dopóki w pewnym momencie byliśmy młodzi, tych obowiązków było mniej, ale później jak już się pojawiła rodzina i jakieś te priorytety się pozmieniały, to trzeba było też podejmować jakieś decyzje. No ale w piłkę już niemal nie grasz, ale przy piłce zostałeś, tak? Bo twoje życie popiłkarskie też z piłką jest związane. Wiesz co, 100%. Jak zerwałem więc zawał, już byłem po operacji, to starałem się jeszcze wrócić jakiegoś tam poziomu takiego typowo amatorskiego, ale to już nie widziałem większego sensu, bo już to kolano też już nie było w takim stanie, żeby gdzieś tam wracać. Po drugie też się już nie chciałem narażać na to, żeby dalej to... tak, teraz głównie to jest szkolimy dzieci, prowadzimy akademię piłkarską, tak, prowadzimy zajęcia indywidualne. No, tam jest takich projektów parę jeszcze na przyszłość do rozwiązania, ale głównie to jest tylko i wyłącznie sport. To moja cała działalność sportowa jest związana dalej ze sportem, ze szkoleniem dzieci. Głównie poszedłem jakieś tam kursy trenerskie, szkolenia. Takie rzeczy. A szkolić zacząłeś już po końcu gry, czy już w międzyczasie robiłeś sobie tam... Wiesz co, w międzyczasie ja już grałem w Grudziądzu, to już uzyskałem kurs UEFA-B, a rok temu uzyskałem kurs UEFA trenerski, także gdzieś tam o tej trenerce cały czas myślałem. Pracowałeś w Lechii między innymi, tak? Chyba z grupami młodzieżowymi? Dalej pracuję w pokoleniach Lechii Gdańsk, w tym klubie. Cały czas pracuję, mam dwie grupy młodzieżowe, plus jestem takim koordynatorem tej całej naszej akademii, także te sprawy organizacyjne też odpowiadam. Także gdzieś to moje życie i ten mój cały dzień jest związany ze sportem, z treningami, z zajęciami i różnego rodzaju sprawami związanymi cały czas z akademią. Nie, czujesz, że to jest ta przyszłość, tak, w którym ktoś się sprawdzasz? Wiesz co, dobrze się w tym czuję, bardzo dobrze się w tym czuję. Jestem w sporcie, bo całe życie byłem przy sporcie, także gdzieś ta moja działalność jest cały czas przy sporcie i to jest takie coś, co lubię robić. Czasami dzień jest za krótki, bo jest tyle spraw do załatwienia i tych możliwości. Można by było jeszcze zrobić więcej, ale też trzeba czasami w domu pomieszkać, także, jasne, także tak to wygląda. Ale masz chrapkę na to, żeby przejąć gdzieś seniorską piłkę? Wiesz co, jakieś już propozycje były, tak? Już były, tam nie będę wymieniał klubu, bo to nie o to chodzi. Jakieś propozycje były? Chyba jeszcze nie. W przyszłości jak najbardziej chciałbym się zająć seniorami, ale jeszcze jakoś frajda mi to sprawia naprawdę dosyć dużo tych szkoleń, tych chłopców i dziewczynek,
na poziomie tym dziecięcym, że na razie jeszcze przez najbliższe lata na pewno zostanę na tym poziomie. Masz jakąś grupę, z którą może kiedyś po prostu do seniorów dojdziesz i tak rozpoczniesz pracę seniorską? Wiesz co, tak ciężko jest. Te szkolenie się już troszeczkę tak zmienia, żeby jasne. Jako jeden trener z jedną grupą pracował, to chyba też to niedobrze. Nie, ten, nie tam tak. 2-3-4 lata, ale już za długo też chyba nie można, żeby się nie wypalić tak jak piłkarz, tak samo jak trener. Także gdzieś to pewnie będzie trzeba zmieniać te grupy między sobą, bo... No, bo no tak, dla świeżości chociażby dokładnie, dla dzieciaków. Dokładnie, nie? Dokładnie. Żeby było. A Orlęta śledzisz? Wiesz zaglądasz? Co, śledzę. W sensie nie śledzę każdego meczu. Jasne. Nie będę ukrywał, że tutaj, że śledzę. Gdzieś raz na tydzień, dwa sobie sprawdzę wyniki, gdzieś prześledzę kto gra, aczkolwiek teraz już część chłopaków to już też nie znam tutaj co gra. Tam Mateusz czy Jarek Bokno, czy ty jeszcze jak grasz tak, no to część chłopaków znam, ale część po nazwiskach jak sprawdzę skład to też nie znam. Także no wiem, że gramy w klasie okręgowej, tak? No gdzieś tam. Powiem wam, że całą perspektywę z tych wszystkich lat, w których kluba grałem, to gdzieś ten największy sentyment jest tutaj, tak? Tu jest rodzina, tu się wychowałem i gdzieś najbliżej mi ku temu klubowi, ale też nie będę ukrywał, że oglądam każdy mecz, czy śledzę relacje z meczu, czy tam strzelców, ale śledzę jak to wygląda. Też tam rozmawiałem z niektórymi chłopakami, nawet w Gdańsku, czy z Mariuszem Glarenko na tle Orląt, jak to wygląda, bo on też troszeczkę jest bliżej tego. Wiem, że w której klasie rozgrywkowej są Orlęta, jakie są problemy i jakby można było, wiadomo, pewnych rzeczy nie przeskoczycie, ale na pewno są ku temu tutaj jakieś warunki, że można zrobić coś więcej, tak? No pewnie tak. Sami dokładnie wiecie i ta historia, która tutaj tych całych Orląt, chyba też zobowiązuje ten klub troszeczkę, żeby Tak jest moje zdanie, żeby gdzieś wrócić do, może nie aż takiego poziomu jak był kiedyś, ale do tego poziomu takiego troszeczkę bardziej centralnego jak czwarta liga, to powinien być taki priorytet. Takie jest moje zdanie i gdzieś tu wszystkich włodarzy i ludzi związanych z Orlętami, że powinni wrócić na tą ścieżkę, która była kiedyś. Wiem, że to jest ciężkie, to się różne rzeczy są do tego potrzebne, ale życzę wam tego. A powiedz jeszcze, bo wspomniałeś Mariusza Uglarenko, trener szkółki piłkarskiej Fiki. Dlaczego nie Fiki? Nie było propozycji. Była propozycja, ale... Poszedłeś w swoją stronę. Dokładnie. Jak to w piłce bywa. Gdzieś tam zawsze decydowałem sam i jakoś nigdy nie przekładałem przez priorytety znajomości czy kolegów pracę gdzieś w czymś, bo jest kolega... Nie, wręcz przeciwnie. Jakoś gdzieś tam mi projekt sam sobie musiał zainteresować taki, żebym podjął tę decyzję, żeby iść w tym kierunku. No ale z perspektywy patrząc, ty szkolisz, Marek Pikała szkoli, no jest w Trójmieście silna reprezentacja reszta cały czas. No jest. My też często między sobą gramy, tak? Także tu też jest paru trenerów, jest jeszcze Marcin, tak? Jest Tomek Sawa, który już nie trenuje w Pikach, ale też był związany. No Marek prowadzi swoją szkółkę. Pracuje z chłopakiem indywidualnie, który gra w innej akademii, ale też jest synem chłopaka, który pochodzi z Reszla. Także gdzieś tam dosyć często ten Reszel się gdzieś tam przejawia. Tak? Jednak to jest duże miasto, ale gdzieś, czy się nawet można spotkać ludzi na ulicy, nawet czasami z Reszla. Gdzieś w tym sporcie dużo osób jest, tak? Gdzieś tam wywodzących się z Reszla, także gdzieś tą naszą piłkę staramy się tam pielęgnować i doceniać, że nawet w innym mieście też można coś zrobić. Jasne. To na koniec, czego ci życzyć, powiedz mi, bo już bramek ci nie życzymy. To czego ci życzyć? Wychowanków w reprezentacji? Wiesz co, spokojnie. Nie. Powiem ci, że te czasy, w których te dzieci się szkolą, to jest też, jasne, wiadomo, dla nich to jest duża perspektywa i duża możliwość rozwoju, ale to też nie jest tak łatwo, jak kiedyś my się uczyliśmy na trzepaku, tak, ogólnorozwoju czy czegokolwiek, a oni po prostu muszą przyjść za zajęcia, które rodzice muszą zapłacić, żeby się tego nauczyć, nie? I to też to dla nich ciężkie czasy. Czy to będą piłkarze? Nie wiem, niech będą dobrymi ludźmi, a jak się uda, który jakikolwiek piłkarz, to będzie super, tak? Super. Dzięki wielkie, Piotrek, że poświęciłeś świąteczny czas na to, żeby się z nami spotkać. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Piotrek Ruszkul. Dla tych młodszych pokoleń, których już nie kojarzysz w Orlętach, to taki
wzór do naśladowania i taki człowiek, którego ścieżką pewnie kilku młodych naszych adeptów dzisiejszych Orląt chciałoby pójść. Dzięki wielkie, że byłeś. Dzięki.